Witamy w kolejnym odcinku Goal Line TV Powered by the Outlaws. Krzysztof Wydrowski i Chris Jasia. Za nami piąta kolejka Top Ligi. Zacznijmy od szlagieru naszego. Seahawks Gdynia versus Panthers Wrocław. Wiesz, jaki jest kierunkowy do Gdyni? Nie wiem. 0,33. No. No, nie przewidywaliśmy takiego wyniku, nie? No, ty przewidziałeś zwycięstwo Panther, ja się tym razem pomyliłem. No, pierwszy raz w tym roku. No niestety, tym razem tak się zdarzyło. Pantery zaskoczyły. Ja mówiłem o tym, że była dziurawa obrona po Etusku Sarii. Tak, tak. Niektóre Pantery źle to zniosły, ale to dobrze dla nich, bo teraz do zera. No, obrona była świetna, to był niesamowity pokaz. Zatrzymali mistrza Polski na 0 punktów w ataku. Shootout, tak? To chyba nic lepszego nie mogło się przydarzyć Panterom tej pierwszej. No tak, ja przewidywałem, że Panthers wygrają, ty brałeś Seahawks, natomiast myśleliśmy, że ten wynik będzie dużo bliższy, że to będzie 35-28, że to będzie jeden touchdown różnicy. Nikt nie myślał, że będzie aż tak, ani ja, ani ten. Tak, to jest największa niespodzianka chyba właśnie ta skala wyniku, ale w tej kolejce było dużo niespodzianek i dużo mało wyrównanych meczy. Top Liga nam się tak rozjechała w tej kolejce. Tak, ale Panthers pokazali, że są klasą tej Top Ligi. Zdecydowanie. Krzysiu, oglądałeś ten mecz Seahawks i Panthers. Powiedz mi, co tam się stało? Czy to Panthers rzeczywiście tacy super byli, czy Seahawks mieli zły dzień, czy jest taka przepaść między nimi? No, oba. Pierwsze, co się wydarzyło, to Pantery poprawiły wszystkie błędy z zeszłego tygodnia. Tak. Kyle Israel grał jak z nut, już w pierwszej akcji obsłużył Mazura długim podaniem na touchdown. Z kolei defensywa zatrzymywała wszystko. A z kolei po stronie Seahawks nie zadziałały importy. Żaden z ich importów nie był na tyle widoczny, żeby być w ogóle jakimś game changerem. No, tak? Widać po wyniku, nie? Widać po wyniku, tak. To nie wygląda na wynik drużyny z importami versus drużyny bez importów, tak? Tak. Polskie rdzenie były porównywalne w tym meczu, natomiast importy Seahawksów byli nieobecni. Nie pojawili się. No i też trzeba powiedzieć o coaching staffie Panthers, tak? Poprawili wszystkie błędy z meczu z Husarią. Odwalili kawał dobrej roboty, no i mają swoje zwycięstwo. Mają ten wynik, który chcieli wywieźć z Gdyni, ale pewnie nawet o nim nie śnili. Tak, mają rewanż za finał w ubiegłym roku, tak? No, dosyć mocny rewanż, ale tam było równie duży rozjazd na początku. Tylko że później Panthers się rozluźnili i dali sobie wbić, natomiast tu Panthers w tym meczu pokazali, że nie rozluźniają się w tym sezonie, są spięci non-stop. Poza tą jedną kwartą, tymi dwoma kwartami z Husarią, oni grają naprawdę na pełnej spince i chcą wygrać ten wrocławski finał. Tak, te dwa kwartały to dla nich to było takie obudzenie się, że muszą tutaj troszeczkę się spiąć i żeby wygrać to do końca, ale naprawdę to pokazali w tym tygodniu. Tak, to był kubeł zimnej wody i dzięki temu udało się im wejść skupiony w ten mecz i wygrać to spotkanie. Przejdźmy teraz do drugiego meczu. Lowlanders Białystok i Zagłębie Steelers. Nasz czarny koń z Białegostoku 46-0. Dajmy już spokój z tym czarnym koniem. To żaden czarny koń. Wszyscy się wiedzą, czego mogą się spodziewać po Białymstoku. Natomiast ja bym od razu poleciał dwoma meczami. Zwróć uwagę, dwa Beniaminki wygrały. Białystok, jak powiedziałeś, i Husaria niespodziewanie 33-0 z Sharksami. Tak? Taki sam wynik jak Panthers i Gdynia. Tak, ale już kierunkowego nie możemy użyć. Nie, już użyliśmy. W Warszawie jest chyba tam 0,22, nie? W każdym razie u Sharksów to było duże zaskoczenie. Ja się dowiedziałem nieoficjalnymi kanałami, że bardzo dużo kontuzji u Sharksów i oni nie grali w pełni sił. No i chyba tak było rzeczywiście, natomiast trzeba też oddać podopiecznym Olafa Wernera, że grają w tym roku naprawdę bardzo dobrze, tak. I wyrastają takiego drugiego czarnego konia. Powiem ci, ja bym chciał w playoffach. Chciałbym dwa Beniaminki, mistrza i wicemistrza. Ale zaraz, co z Eagles? No, Eagles jak to Eagles, zawsze są faworytami do tytułu, a później zawsze nie dowodzą. Teraz w tej kolejce 36-6 z Kozłami. Mnie ta wygrana nie przekonała. Kozły są słabe, są u dołu tabeli, nie grają nic ciekawego, a Eagles się trochę z nimi tam za długo pieścili. Mogli odjechać, jak chociażby Lowlandersi. No i też trzeba pamiętać, że w zeszłym tygodniu z Białymstokiem to był dopiero dramat. Tam mogliśmy mieć niespodziankę, więc ja bym nie stawiał na Eagles. Nie, Eagles nie prezentują się najlepiej, ale za to też Kozły to, tak jak mówiliśmy na samym początku, mają bardzo ciężki sezon i nie widać, żeby to się polepszało.
No, Kozły będą, są razem ze Steelers jednym z głównych faworytów do barażu w tej chwili. Natomiast wracając do Eagles, to największym problemem jest to, że nie ma Babsa, nie ma Kevina Waya, więc dwie duże zmiany przed sezonem i to widać. Linia ofensywna jest dziurawa. Nie wiem, kto przyznał nagrodę MVP centrowi linii po tym, jak dostali parę saków, ale również Herbert Bynes nie przekonuje, tak? Więc mamy te dwie zmiany, które wpłynęły bardzo negatywnie na gry. No tak, no raczej w tym roku nie zobaczymy ich zespołu. To zależy od ich. No w tym tygodniu weekend majowy, nie ma kolejki top ligi, ale za to są turnieje juniorów. Tak, mamy kilka turniejów juniorskich, najciekawszy chyba w Bielawie, w stolicy juniorskiego futbolu w Polsce. Perełki Klingera będą podejmowały mistrzów, obrońców tytułu Pantery. Pantery są naprawdę mocne, prowadzone przez Michała Rutkowskiego jako head coacha, chyba jeden z najlepszych trenerów w Polsce, licząc importowanych trenerów, a na pewno najlepszy polski trener. No i ta drużyna składa się też z weteranów, a nie wszyscy odeszli. Został na przykład już chyba 16-letni Kasper Rowda, który gra D-line online. Wygląda jak Adach w dawnych czasach, więc mógłby grać nawet w top lidze. Ja pamiętam, jak ten nasz zawodnik Adam Adach grał przeciwko Seahawks, mając 17 lat, w top lidze. Tak, teraz no, regulacje ligowe się zmieniły, są trochę mniej. No, nabierze doświadczenie i to będzie dobry zawodnik za parę. Tak, zdecydowanie. Regulacje są tyle głupie, że 17-latkowie tam muszą mieć 18 lat, żeby... 17-latkowie 18 lat. W każdym razie trzeba stoić 18 lat, żeby grać w topce w Telefa 1, w Telefa 2. To jest moim zdaniem bez sensu, bo niektórzy ci 17-latkowie są bardziej fizycznie gotowi niż niektórzy 30-latkowie. No ale wracając do tematu, turnieje juniorskie, przyszłość polskiego futbolu, na to czekamy, będziemy śledzili. No i w tym tygodniu mamy bardzo ważne wydarzenie w NFL. Czwartek, NFL Draft. Oddaję Ci głos, bo jesteś ekspertem w temacie NFL. No tak, główne pytanie, jakie mamy dzisiaj, jest kto będzie pierwszy w drafcie? Czy to będzie James Winston, czy to będzie Marcus Mariota, tak? Czy Tampa Bay weźmie Jamesa w pierwszym pyku, czy ktoś inny? Czytałem, że jedna restauracja w Tampie zaoferowała Jamesowi, że będzie miał darmowe nóżki krabowe do końca gry swojej w Tampie. Tak, no to mogło być ciekawe, bo on już miał darmowe nóżki krabowe na Florydzie i może lepiej się nie zbliżać do tych darmowych nóżek krabowych, tak? Bo to już mogło źle się skończyć. No means no. No means no, James, remember. No ale czy widzisz jakieś niespodzianki w tym drafcie? Kogoś tam, jakiegoś czarnego konia, ktoś to może wysoko podskoczyć? Mamy tego DB z Connecticut, ten, który ustawił rekord broad jump. On jest teraz bardzo wysoko notowany, że może pójść, no może nie w pierwszej rundzie, ale na początek drugiej rundy, tak? No tak, tak. To wiadomo, Combine zrobił dużo dobrego dla niektórych zawodników, notowali świetne wyniki, ale myślę, że draft board, który został ułożony przez GM-ów, jeszcze w każdej chwili może się zmienić, tak? Bo mogą różne sytuacje w trakcie dnia się wydarzyć. Mogą być trady, na to czekamy. Mogą być spektakularne upadki w drafcie. No, co byś powiedział, gdyby na przykład Marcus Mariota spadł poniżej piku Chipa Kelly'ego? Jeśli Chip Kelly nie wziąłby Marcusa Mariota, który aż tak nisko by zeslajdował. Widzieliśmy to w 2005, kiedy Aaron Rodgers siedział w tym green roomie i po prostu prawie płakał, tak? Bo miał być pierwszym pikiem, a skończył z 23 za plecami Farwa w Green Bay, tak? No tak, no widzieliśmy to parę razy w historii, tak? Że Heisman Trophy winner nawet nie został w ogóle wybrany w drafcie, tak? Nikt go nie wziął. Mieliśmy też tak, że parę lat temu Manti Te'o, który był drugi w Heisman Voting, miał spektakularną karierę jako linebacker Notre Dame, to spadł do drugiej rundy i nikt go nie wziął w pierwszej rundzie, pomimo że niby był tak wysoko. To, co może się zdarzyć w drafcie, to wszystko może się zdarzyć w drafcie, bo wszystko jest uzależnione od danego momentu i to, co drużyna w danym momencie zrobiła, bo to, co zrobi numer jeden z pierwszym pykiem, ma wpływ na to, co już drugi zrobi, co trzeci zrobi, co czwarty zrobi, bo oni od razu skreślają tego jednego i patrzą już dalej, kto został, czy został ten, który oni chcieli, czy nie ma go i co mogą dalej z tym zrobić. To już wszystko w naszym skróconym, świątecznym odcinku Goal Line TV. Nie ma Krzemienia? Nie, Krzemień dzisiaj ma urlop. Dzięki w takim razie, że byliście z nami. Miłego wieczoru. Do zobaczenia.